Moja prezentacja będzie poświęcona wirtualnej politechnice. To jest taki twór, który powstał kilka miesięcy temu, który w zasadzie jeszcze ma okres, ja bym powiedział, niemowlęctwa. Jaki będzie ciąg dalszy, to zależy od wielu czynników. Przedstawię Państwu taką prezentację, która oczywiście musi rozpocząć się od wprowadzenia. Krótko omówię narzędzia, którymi posługuje się współczesna edukacja, no a przynajmniej ta część edukacji nietradycyjnej, o uniwersytetach otwartych, o hybrydyzacji i wirtualizacji uniwersytetów tradycyjnych, o takim pewnym procesie, którego jesteśmy świadkami, o koncepcji wirtualnej politechniki i podsumowanie. I jest tego oczywiście dużo, 30 ekranów. Będę starał się mówić szybko, żeby zmieścić się w 25-30 minutach. Więc proszę Państwa, wprowadzenie jest takie. Model kształcenia przez całe życie, który musi być wprowadzany i jest wprowadzany już w tej chwili przez społeczeństwa, obejmuje długi cykl naszego życia biologicznego, no, począwszy od przedszkola, a może nawet wcześniej, aż do no, od 6 do 76, tak to można by powiedzieć w tej chwili. Czyli bardzo wiele lat edukacji. Edukacja nie kończy się na dyplomie nawet szkoły wyższej, ani tym bardziej na doktoracie. Co w tym modelu, który w zasadzie jest taki prosty, dzieje się bardzo ważnego, z czego musimy zdawać sobie sprawę i co w tej chwili absorbuje między innymi uwagę uniwersytetów i w ogóle budżety społeczeństw i państw. Mianowicie szkoła wyższa, kształcenie ustawiczne i Uniwersytet Trzeciego Wieku to są te trzy części tego łańcucha, które eksplodują, można powiedzieć tak. Prawda? Ogromnie rośnie zapotrzebowanie na ich usługi. Jeśli chodzi o szkołę wyższą, to myślimy tutaj o masowym wyższym wykształceniu. O wyższym wykształceniu, które obejmie 60-70% każdego rocznika. Kształcenie ustawiczne to jest coś takiego od 24 do 64, prawda? Czyli bardzo wiele lat aktywności zawodowej. I wreszcie Uniwersytet Trzeciego Wieku, to długość naszego życia się przedłuża. I jedną z aktywności tego okresu jest także edukacja. To wszystko powoduje, że prognozy wydatków na edukację są takie, jak tu Państwu powiedziałem, jak pokazałem, ogromny, lawinowy, wykładniczy, tak bym powiedział, nawet użył takiego słowa, wzrost nakładów w ciągu najbliższych lat, w tej dekadzie. Co będzie potem, trudno w tej chwili mówić. Natomiast z tym mamy do czynienia już i będziemy mieli do czynienia przez najbliższe lata. I teraz postawię taką tezę, że system edukacyjny, który jest oparty o tradycyjną technologię, nie udźwignie tego wszystkiego, nie sprosta tym wszystkim wymaganiom. Nie jesteśmy w stanie nabudować masę sal uniwersyteckich, akademików dla 40-latków, 60-latków i tak dalej, że ten model, który jest nam dobrze znany i już starożytni Grecy go pierwsi rozbudowywali, pokazał, że nie jest w stanie objąć tych wszystkich zadań, o których tutaj mówiłem. Trzeba sięgnąć po nowe narzędzia, które pojawiły się z technologią, z rozwojem technologii i mądrze użyć je do edukacji. Jak wygląda model tradycyjny? To tylko jest przypomnienie takie, że Platon niepokoił się słowem pisanym, uważał, że bezpośredni dyskurs między uczniem a mistrzem na tym traci. No ale z drugiej strony, gdyby nie słowo pisane, nasza cywilizacja by się w ogóle nie rozwinęła, nie oddalibyśmy się w należyty sposób od goryla, czy nie wiem, od szympansa. Edukacja współczesna, tradycyjna, oparta jest o cztery elementy, z których ten czwarty związany jest raczej z inżynierią, czy z fizyką, czy z chemią, niż w ogóle z inną edukacją, prawda? A więc wykład, notatki i książka. To wszystko dzieje się w trójkącie wykładowca, student, książka. Tak można powiedzieć. Tak funkcjonuje na tych trzech nogach edukacja tradycyjna. Świetnie rozwinięta i robiona bardzo dobrze. Ale to jest edukacja tradycyjna i musimy użyć inne rzeczy, z których radio i telewizja nasuwają się przede wszystkim i były tu używane. To ten referat z Monterey nam pokazał właśnie, jak oni używają telewizji. Techniki prezentacji, które się bardzo rozwinęły, których ja Państwu tu pokazuję taki mały fragmencik.
komputer jako niezwykle ważne narzędzie, które do tego trójkąta wykładowca, student i książka należy dołożyć jeszcze komputer i trzeba też dołożyć jeszcze internet. Internet tworzy zupełnie nowy świat, który dopiero oswajamy, tak bym powiedział, i uczymy się w nim poruszać i uczymy się używać go do celów edukacji także. Otóż te wszystkie narzędzia w największym skrócie, ja już to kiedyś pokazywałem Państwu, wytworzyły takie dwa zasadnicze modele, nigdy czyste do końca, mianowicie model synchroniczny, model z telewizją, z transmisją wykładów w tym samym czasie do rozmaitych punktów. Bardzo ciekawy, bardzo sympatyczny model, używany w wielu miejscach. Jeżeli są z czymś kłopoty, to z pewną interaktywnością, bo interaktywność nie polega tylko na możliwości zadania pytania wykładowcy. I model asynchroniczny, model, w którego ważnym elementem jest ciągle rozbudowywana sieć telekomunikacyjna i masa studentów przypiętych do tej sieci, a po drugiej stronie gromada portali, coraz więcej tych portali się pojawia, w których są i wykładowcy, które mają online kontakt ze studentami, specjalne biblioteki książek, skryptów, bank kursów, koszyk, bank, to możemy to rozmaicie tłumaczyć, czy używać tą nazwę, wreszcie laboratoria, które pozwalają robić nam eksperymenty. Takich portali edukacyjnych już jest dużo, a będzie coraz więcej. Ich możliwości będą rosły, bo coraz więcej ludzi tam będzie zaangażowanych, a po drugiej stronie tej sieci liczba studentów będzie także coraz większa. Do tego wszystkiego dodajmy jeszcze podręcznik. Otóż w tej trójce wykładowca, student, książka odgrywa niebagatelną rolę. Książka jest fundamentalnym elementem tego systemu, bardzo ważnym narzędziem każdego studenta. Otóż Gutenberg, który to wszystko pięknie wynalazł i pozwolił nam na taki rozwój czytelnictwa, właściwie użył kilka takich elementów, które są do tej pory używane, mianowicie tekst, no jakieś pogrubienia, urozmaicenia, czcionek, kolory. My do tego dodaliśmy rozmaite wzory, rysunki i w zasadzie tak się książki robi w tej chwili. Nawet w układzie czarno-białym, z użyciem tylko tych dwóch kolorów, czarnego i białego. I bardzo często mówią nam wydawcy, nie używaj koloru, bo to podraża sprawę, prawda? Ale jeżeli przechodzimy do podręczników multimedialnych, to wzbogacamy ten podręcznik elementami, które były w ogóle do niedawna nieznane, dodatkowymi komentarzami, animacjami itd., itd., wreszcie testami, wreszcie symulacjami, eksperymentami. Ja jeszcze pozwolę sobie Państwu kiedyś zająć kilka minut, kiedy będę mówił o modelu podręcznika. To jest wzbogacenie tej książki o bardzo istotne elementy. Jeżeli nauczymy się robić to, jeżeli nauczymy się robić tego typu podręczniki, niezwykle pomożemy studentowi, a w szczególności pomożemy studentowi takiemu, który nie może przyjść na nasz wykład i nas bezpośrednio wysłuchać. Tradycyjny model edukacji, model synchroniczny, model asynchroniczny, jeszcze raz tutaj pokazuję. Ten asynchroniczny ma pewną uniwersalność, mianowicie nie wiąże studenta ani z miejscem, ani z czasem studiowania, ani też, jak niektórzy mówią, z tempem studiowania, że student może sobie to dobierać. Ponieważ zbliżamy się do edukacji otwartej, edukacji, w której każdy poczyna sobie w jakiś sposób samodzielnie, to ta cecha modelu asynchronicznego odgrywa istotną rolę. I teraz uniwersytety otwarte, które powstały mniej więcej 30 lat temu, był taki wybuch w Europie w szczególności tych uniwersytetów otwartych, były pewną odpowiedzią środowiska uniwersyteckiego na zapotrzebowanie edukacji na poziomie wyższym, kształcenia na odległość, bo to trzeba było zrobić, i kształcenia ustawicznego, czyli tego kształcenia podyplomowego. Zrobiono uniwersytety otwarte, za chwilę pokażę listę tylko wybranych, które funkcjonują fantastycznie, znakomicie. Są to uniwersytety generalnie jednomodowe, tak możemy powiedzieć, to znaczy tylko mają studentów na odległość i oferują edukację na wszystkich trzech poziomach. To jest lista 11 takich uniwersytetów sprzed kilku lat, już dane są nieaktualne, ale tylko dodałbym tyle, że nie Wielka Brytania ze swoim The Open University czy Uniwersytet Francuski są na czele.
inne kraje, które mają nie tak rozwinięty system uniwersytecki jak Francja i Anglia, przodują tu w liczbie studentów. Może nie w poziomie, ale z pewnością w liczbie. Także stała się ta gałąź edukacji wyższej bardzo ważnym, bardzo takim no, dynamicznie rozwijającym się elementem. Chwilę o modelach. Model korespondencyjny. Wszyscy wystartowali z listonoszem i z materiałem drukowanym. Listonosz przynosił ten model. Potem przyszły wykłady przez radio, telewizję. Przyszły taśmy nagrywane przez odpowiednie kamery. Dalej przyszły w modelu teleedukacyjnym wykłady transmitowane przez telewizję satelitarną, rozmaite wideokonferencje i wreszcie pojawił się ten model wirtualny asynchroniczny. Trochę powtarzam pewne elementy, które były, ale taka jest historia Uniwersytetów Otwartych i właściwie do tej pory wszystkie te cztery elementy w tradycyjnych Uniwersytetach Otwartych starego stylu są używane z powodzeniem. W różnym stopniu te proporcje się zmieniają, internet odgrywa coraz większą rolę. I proszę Państwa, konkluzja byłaby taka, że Uniwersytety Otwarte funkcjonują i mają się dobrze. Ich liczba studentów rośnie, chyba już doszła do 10 milionów w skali świata. Lata 80. to było zachłyśnięcie się telewizją satelitarną. Lata 90. i teraz to jest ekspansja internetu i kompakt dysku. No i też taka konkluzja. Uniwersytety Otwarte są liderami w stosowaniu nowych technologii. Pierwsze wyciągały rękę po to wszystko, co teleinformatyka oferowała uniwersytetowi. O ile adaptacja, przyswajanie tych narzędzi w uniwersytetach tradycyjnych napotyka na rozmaite bariery i z oporami, że tak powiem, gwardia profesorska je przyjmuje, jak nie cała, to częściowo, o tyle Uniwersytety Otwarte mają do tego zupełnie inny stosunek. Jednym słowem, chwała Uniwersytetom Otwartym, gdyż pełniły i pełnią wspaniałą rolę, wypróbowując dla nas bardzo wiele ciekawych technologii. Ale uniwersytety tradycyjne też nie przesypiają tego czasu i też absorbują w rozmaitym stopniu przez rozmaite wydziały nowe technologie. To jest technika prezentacji, pojawiają się materiały dydaktyczne w internecie, pojawiają się nagrywane wykłady na taśmach wideo. Nie, pojawiają się kursy internetowe, studia podyplomowe, następuje wymiana między uniwersytetami, całe studia podyplomowe, jak mówiłem, jako zestawy kursów, wreszcie całe moduły studiów na odległość, równolegle oferowane obok wszystkich tych modeli tradycyjnych. Cały ten proces nazywamy hybrydyzacją, a czasami wirtualizacją uniwersytetów tradycyjnych i bierzemy udział w tym procesie właśnie tutaj i tą konferencją i wirtualną politechniką i Państwo też w swoich ośrodkach i uczelniach ten proces właśnie prowadzicie. Czyli jakbym zrobił teraz taki rysunek z osią, z zerem i z 100%, to ta technologia, lekcja w klasie, ta tradycyjna jest, bo to jest jakby stopień nasycenia tą technologią e-learningu, przepraszam, że używam takiego okropnego wyrażenia, a tam jest technologia w pełni online, to uniwersytety tradycyjne są ulokowane tutaj, na samym dole, przynajmniej były, uniwersytety otwarte ulokowane są na drugim końcu osi. I to, co my robimy w tej chwili, to robimy ruch w stronę właśnie coraz większego nasycenia tymi elementami, związanymi z technologią e-learning procesu dydaktycznego. To nie jest tak, że ten tradycyjny uniwersytet dojdzie do tych 100%. Nie, nie ma potrzeby dochodzić. Uniwersytet otwarty jest jednomodowy, jest na to skazany. My nie. My będziemy to robili według naszego uznania, rozeznania i potrzeb.